kochani, jestem niesamowicie wzruszona, że przybyliście w tak dużej liczbie. Nie spodziewałam się, że tak szybko będzie nam znowu dane się zobaczyć i wolałabym, żeby do tego nie doszło, ale stało się w zeszłym tygodniu tak, a nie inaczej i wielu z nas czuje potrzebę solidaryzowania się. Dzięki, że przyszliście. Oddam teraz głos pani burmistrz. Następnie uczcimy minutą ciszy pamięć zamordowanego Pawła Adamowicza. Następnie symbolicznie wyślemy światełko do nieba poprzez zimne ognie, a później odczytamy list otwarty naszego sztabu do Jurka Owsiaka. Dziękuję. Szanowni mieszkańcy Cieszyna, bardzo się cieszę, że aż tylu nas się tu zgromadziło, mimo że jest zimno, mimo że mamy styczeń, mimo że mamy taką, a nie inną atmosferę. Ale szanowni państwo, po nocy przychodzi dzień, po burzy spokój i myślę, że każdemu z nas potrzeba było tych kilku dni, żeby się oswoić z tym, co dla nas niezrozumiałe. Ale teraz trzeba żyć dalej i cieszę się, że mogliśmy się tu dzisiaj spotkać, żeby mogliśmy podziękować za te 27 WOŚP-ów, które są za nami i to, że jednego z nas bardzo ważnego zabraknie za rok, że Pawła Adamowicza nie będzie z nami, to nie znaczy, że nie będziemy grali. Bo obiecaliśmy sobie wszystkim i myślę, że on też chciałby, żebyśmy grali tak, jak mówi to zawsze Jurek Owsiak, do końca świata i o jeden dzień dłużej. Teraz uczcimy minutą ciszy śmierć pana prezydenta.